Cześć, jestem Aga, witaj na moim kanale Ćwicz Jogę. Dzisiaj przygotowałam sekwencję na otwarcie klatki piersiowej. Co to w ogóle znaczy? Zazwyczaj siedzimy i przy biurku, przeglądając telefon, mając zrotowane barki do przodu, klatka tutaj jest zamknięta, a mięśnie pleców są poluzowane. Teraz chcemy odwrócić to, otworzyć klatkę barki, wzmocnić plecy. Żeby bezpiecznie otworzyć klatkę, musimy użyć mięśni głębokich, mięśni brzucha, żeby nie pogłębiać sobie lordozy, a właśnie żeby to otwarcie było w odcinku piersiowym kręgosłupa. Także dzisiaj będzie dużo ćwiczeń na wzmocnienie pleców, otwarcie klatki i pracę z brzuchem. Zaczynamy! Zaczniemy od pozycji dziecka. Połącz duże palce u stóp, kolana dając szerzej, pośladki w stronę pięt i wyciągnij ręce do przodu, odkładając czoło na macie. Ułóż się wygodnie, możesz powiercić biodrami na boki. Zrób sobie głęboki wdech nosem i wydech ustami. Skup się teraz na swoim ciele. Poczuj miejsca, w których ciało dotyka do maty, dłonie, przedramiona, kolana, piszczele, stopy. Poczuj całe ciało, znajdź to połączenie między ciałem a umysłem. Powoli zacznij kierować uwagę na oddech, zauważając każdy wdech i wydech. Poczuj, jak płyną przez ciało, poruszając nim. Rozluźnij całkowicie brzuch i pokieruj powietrze w stronę brzucha, napełniając go z wdechem jak balonik i z wydechem delikatnie przyciągając pępek do kręgosłupa. I jak najwolniej wdech nosem i wydech nosem. Jeśli oddech ujdzie, jest częścią Twojej praktyki, możesz go teraz powoli zacząć uruchamiać, kierując powietrze po tylnej ścianie gardła. Nie spiesz się, skup się na swoim ciele, na oddechu. Jeszcze jeden oddech, długi wdech. I długi wydech. Unieś na chwilę czoło, przenieś dłonie na opuszki palców, ściągnij barki daleko od uszu i spróbuj wyciągnąć boki ciała, odkładając czoło na macie. Teraz poczuj, że z każdym wydechem klatka chce się obniżyć i opaść trochę niżej. Ręce są mocne, proste w łokciach. Z każdym wydechem klatka jest niżej i niżej, aż może wreszcie opadnie całkowicie do maty. Spróbuj podejść opuszkami palców trochę bardziej do przodu, ale nie ruszając barków do przodu. Barki są ściągnięte, jeszcze mocniej wydłużając boki ciała. Wdech tutaj i wydech. I ostatni wdech. I z wydechem luźno ręce. Pomagając sobie dłońmi, przejdź do siedzenia na piętach, wyciągnij się przez czubek głowy, z wdechem sięgnij rękoma do tyłu, mostek wysuwając do przodu, możesz spojrzeć w górę, wydech, obracasz dłonie do siebie i mocno okrągłe plecy. I jeszcze raz wdech otwierasz, wydech, okrągłe plecy, wdech i wydech, mocno pępek do kręgosłupa, wdech i wydech. Ostatni raz wdech i z wydechem odłóż dłonie na macie, przechodząc do klęku podpartego, kolana na szerokość bioder. Mocny brzuch, wydłuż kręgosłup od czubka, głowę przez kość ogonową, trzymaj dociśnięty pępek do kręgosłupa, prawą rękę wyciągnij do przodu i zrób duże koło. I z wdechem otwierasz do góry, wydech za siebie. I jeszcze raz wdech
I wydech. I za kolejnym razem zatrzymaj w górze, sięgnij wysoko, unosząc prawy bark. I teraz przenieś dłoń, uginając łokieć. I teraz łokciem sięgnij wysoko, wdech. Wydech, łokieć do lewego nadgarstka. Wdech, otwierasz, patrzysz w górę. I wydech w dół. I jeszcze raz wdech. I wydech. I ostatni raz otwórz. I z wydechem odłóż dłoń. I to samo druga strona. Mocny brzuch, lewa ręka do przodu. I duże koło, wdech. I wydech za siebie i w dół. I jeszcze dwa razy. I z kolejnym razem zatrzymaj w górze, uginasz łokieć i mocno wdech, z wydechem do prawego nadgarstka. Wdech i wydech, z wdechem otwierasz lewą stronę klatki, wydech i ostatni raz wdech i z wydechem odłóż dłoń. Podwiń palce u stóp i wejdź do pierwszego dzisiaj psa z głową w dół. Podociskaj raz prawą, raz lewą piętę. Spróbuj rozluźnić się tutaj. Mocno odpychając się od dłoni, pępek dociśnięty do kręgosłupa. I zatrzymaj na chwilę, nawet uginając kolana. Spróbuj się wyciągnąć, odepchnąć biodrami w tył, długie plecy. I może delikatnie opuścić pięty, tak żeby plecy się nie zaokrągliły. I na końcu kolejnego wydechu spójrz do przodu i przejdź stopami do dłoni. Z wdechem wyciągnij się, odkładając dłonie na piszczelach lub pod barkami. I wydech, luźny skłon. Złapce przeciwległe łokcie, kolana ugięte, brzuch odpoczywa na udach. Możesz sobie powzdychać. Rozluźnij się tutaj. I zmień ułożenie łokci. I powoli rozplatając dłonie, wdech z wydechem pępek do kręgosłupa i jak najwolniej kręg po kręgu zroluj się do stania. Z wydechem sięgnij rękoma w górę. Teraz z wydechem przenieś dłonie do tyłu, zaplatając je w koszyczek. Mocno dociśnij pępek do kręgosłupa, unieś klatkę do góry, wdech i z wydechem uginając kolana, zrób skłon do przodu, przenosząc ręce do przodu. Teraz barki ściągnij od uszu i spróbuj jeszcze dalej sięgnąć dłońmi. Jeśli czujesz, że to jest ok, możesz spróbować wyprostować trochę nogi. I głowa jest luźna. I puść powoli ręce, połóż je pod barkami lub na piszczelach. Wyciągnij długi kręgosłup. Z wydechem odłóż dłonie na matę i przejdź do pozycji deski. Ustaw ładną deskę, mocny brzuch, mocne pośladki. I teraz uwaga, unosisz prawą nogę, ale bez otwarcia prawego biodra. Biodro patrzy na dół, wdech. Z wydechem kolano do klatki. Jeszcze jeden wdech, wydech, mocno się odepchnij, dosysając pępek do kręgosłupa. Wdech, wyciągnij prawą nogę do tyłu i wydech, odłóż ją. I to samo druga strona. Wdech, lewa noga do góry, wydech, kolano do klatki. Wdech tutaj, wydech, okrągłe plecy. I wdech do tyłu i wydech, obie stopy na macie. Jeszcze raz popraw deskę, jeśli trzeba, odłóż kolana na matę. I z wydechem jak najwolniej opuść się do leżenia na brzuchu. Teraz wyciągnij ręce do przodu. Czoło leży na macie. Stopy całe leżą na macie. Z wydechem unieś ręce i czoło. I z wydechem ugnij łokcie. Wydech, spróbuj unieść się wyżej. I z wydechem przenieś ręce do tyłu. Wdech, wyciągnij się, wydech, odłóż dłonie po bokach klatki i teraz mocno dociskając pępek do kręgosłupa, przejdź do psa z głową w dół. I zrób wdech i luźno wydech. I zostań tu na kilka oddechów, wyciągając się mocno biodrami w tył i do góry. I na końcu kolejnego wydechu przejdź lub skocz do przodu. Wdech, wyciągnij się, długie plecy. Wydech, luźny skłon, luźno głowa. Wdech, do samej góry, sięgnij rękoma w górę. Wydech, dłonie na mostek.
Super. Jeszcze raz zrobimy dokładnie to samo. Wdech do góry i wydech. Skłon do przodu. Luźna głowa. Wdech, proste plecy. Odłóż całe dłonie na matę. Prawa, lewa noga w tył do deski. Ładna deska, mocny brzuch. Wdech, unieś prawą nogę. Wydech, kolano do klatki. Wdech, z wydechem mocno zasić pępek do kręgosłupa. Wyciągnij nogę i odstaw prawą stopę. Teraz do samolewa. Wdech, wydech, wdech tutaj, wydech. I z wdechem się wyciągasz i wydech, odkładasz stopę. Wdech, z wydechem kolana na matę, łokcie blisko ciała i połóż się na brzuchu. Odłóż ręce do przodu i teraz z kolejnym wdechem unosimy się i wydech, uginamy łokcie. Wdech, ręce do tyłu, może klatka jeszcze wyżej i wydech, tym razem odłóż po bokach żeber. I jeśli wszystko ok z twoim odcinkiem lędźwiowym, nie czujesz tu ucisku, to spróbuj wejść do psa z głową do góry, otwierając mocno klatkę i łopatki razem. Pięty nie upadają na zewnątrz, tylko do środka. I jeszcze jeden wdech z wydechem. Odłóż kolana na matę i wejdź do psa z głową w dół. Możesz troszeczkę przybliżyć stopy do siebie. Teraz lewa noga może być nawet ugięta. Mocno wyciągnij prawą nogę do góry, otwierając prawy kolec biodrowy nad lewy. I wyciągasz się, wyciągasz, wyciągasz do góry. Spróbuj odstawić lewą piętę, jeśli się da. Zrobić tu wdech i wydech. Stopa do prawej dłoni. Lewa pięta w tył. Prawa ręka zostaje przy prawej stopie. Lewą rękę wyciągnij do tyłu, do góry, poczuj, że lewy bark jest nad prawym i za siebie. I jeszcze raz robimy duże koła, wdech i wydech. Jeśli jest niewygodnie, ci możesz przejść wyżej, odkładając prawe przedramię na prawe kolano. Wdech i wydech. I ostatni raz wdech, wydech. I zatrzymaj z ręką z przodu, spróbuj mocno cofnąć lewy bark i wyciągnąć się z lewej strony ciała. I ostatni wdech. Teraz z wydechem odłóż lewą dłoń, unieś lewą piętę, przenieś prawą rękę do góry i do przodu i do góry. I oddychamy. Lewa pięta mocno w tył. Wdech i z wydechem odłóż prawą dłoń i wróć do psa z głową w dół. I to samo na drugą stronę. Teraz unosisz lewą nogę, unosząc lewy kolec biodrowy nad prawy, jak najwyżej sięgając tą nogą. Wdech i z wydechem teraz prawa, lewa stopa do lewej dłoni, a prawa pięta do środka. Lewa dłoń zostaje przy lewej stopie lub jeśli jest za wysoko, odłóż na przedramię na udzie. Jeśli nie, to biodra nisko. I przynosisz rękę do przodu i do tyłu. I jeszcze raz wdech i wydech. Duże koła, wdech, wydech. I zostaw dłoń z przodu, ale otwórz lewą stronę klatki. Otwarty lewy bark jest nad prawym. I wyciągasz się do przodu. Długa linia ciała z prawej strony. Możesz patrzeć na dłoń, w dół na stopę lub przed siebie. Wdech, z wydechem odłóż prawą dłoń, unieś prawą piętę, lewa ręka do przodu i do góry. Wdech i z wydechem odłóż lewą dłoń i wróć do psa z głową w dół. I jeszcze raz prawa noga do góry, wdech, otwórz biodro, jeden długi oddech, wydech, stopa między dłonie. Jeśli nie dochodzi, złap i pomóż jej. Lewe kolano na matę. Wdech, ręce w górę. Teraz użyj mięśni brzucha. Tu brzucha zassany. Ręce są z przodu i do góry. I opuszczamy biodra. Poczuj rozciąganie z lewej strony uda. Może jeszcze niżej. Ale nie puszczaj brzucha i teraz przenieś dłonie do tyłu, zaplatając je w koszyczek
dociśnij pępek do kręgosłupa, a rękoma sięgnij w dół, lekko się odginając. Szukaj odgięcia w odcinku piersiowym. I jeszcze jeden oddech. I z wydechem wracasz do środka. Odłóż dłonie przy prawej stopie, unieś lewe kolano, lewa pięta mocno w tył, mocny brzuch, unieś ręce do przodu i z wdechem do góry. Teraz lewa pięta w tył, otwórz się do wojownika drugiego. Nisko na nogach, dół brzucha zasany, barki są nad biodrami, spójrz przez prawe ramię. Wdech i z wydechem odwrócony wojownik. I z wdechem wróć do wojownika drugiego. Wyciągnij się do przodu i znowu odłóż teraz dłoń po wewnętrznej stronie prawej nogi i lewą rękę przenieś do przodu. Pilnuj, żeby lewy bark był nad prawym. Jeśli jest za nisko, przejdź przed ramieniem na udo. Wdech i powoli z wydechem odłóż lewą dłoń, prawą sięgnij do przodu i do góry. Odłóż prawą dłoń i wróć do psa z głową w dół. I to samo zrobimy na drugą stronę. Lewa noga do góry, otwieramy lewe biodro. Wdech, wydech, stopa między dłonie. Popraw sobie, żeby kolano było zawsze nad piętą. Teraz prawa noga do dołu i z wdechem ręce w górę. Dół brzucha zasany, opuszczamy biodra do dołu. Szukasz rozciągnięcia z prawej strony uda i biodra. Barki ściągnięte w dół, długa szyja. Spróbuj zrotować ręce tak, żeby triceps patrzył do przodu. Poczuj, jak łopatki rozsuwają się na plecach. I teraz przenieś ręce do tyłu i znowu dociskając pępek do kręgosłupa, odginasz się mostkiem do góry, a nie odcinkiem lędźwiowym, czyli mocny brzuch. Możesz przejść nawet trochę wyżej. I jeszcze jeden wdech. I z wydechem przenieś dłonie do stopy. Unieś teraz prawe kolano, mocne nogi. Poczuj, że zapierasz się na nich. Dociśnij pępek do kręgosłupa. Wynieś, wyprowadź ręce do przodu. Wdech do góry, prawa pięta w tył. I wojownik drugi. Znowu barki są nad biodrami, a lewe kolano na zewnątrz, tak żebyś widział duży palec u stopy. Wdech i z wydechem odwrócony wojownik. I wdech, wróć do wojownika drugiego, sięgnij ręką lewą do przodu, odłóż lewą dłoń, a prawą sięgnij do góry, pilnując, żeby prawy bark był nad lewym, czyli żeby nie robić tego w ten sposób. Jeśli tak jest, zostań tu na górze. Mocne nogi i powoli odłóż prawą dłoń. Teraz lewą ręką sięgnij do przodu i do góry. I powoli odłóż lewą dłoń na macie i wróć do psa z głową w dół. Wdech, dociskając pępek do kręgosłupa, przenieś się do pozycji deski. Ustaw ciało w ładnej desce i teraz albo odkładając kolana na matę, albo przez pompkę wysuwając się do przodu, połóż brzuch na macie. Tylko mikrofon poprawię, żeby go tutaj nie ściskać. Okej. Dobra. Teraz leżąc, wyciągnij ciało, stopy całe leżą na macie, przenieś dłonie, zaplatając je w koszyczek, na kość krzyżową. Zroluj barki do tyłu, poczuj, że mostek wysuwa się do przodu i teraz z wdechem wyciągnij ręce do tyłu, nosząc klatkę. Nie zadzieraj głowy do przodu, niech tył szyi będzie wydłużony. Teraz jeśli wszystko jest ok z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa, to spróbuj unieść też stopy. Sięgnij tymi nogami daleko do tyłu. Poczuj, że są na maksa naprężone. Nie są wysoko, ale są długie i mocne. To samo ręce. I
I powoli z wydechem, podkładając sobie dłonie pod czoło, rozluźnij biodra, zrób wydech ustami. Niech się trochę rozluźni dół pleców. I przejdziemy do pozycji łuku. Teraz możesz zostać w wersji ćwiczenia, w której właśnie byliśmy, lub jeśli chcesz, uginając kolana, spróbuj wyciągnąć dłonie i złapać za zewnętrzne, od zewnątrz za stopę. Teraz czujesz, że klatka już się otworzyła. Spróbuj ściągnąć łopatki do siebie i naciskając stopami na dłonie, poczuj, jak ręce są, ciągną klatkę za sobą, coraz wyżej ją unosząc. Spróbuj stopy jeszcze wyżej unieść, kolana wysoko i unosisz klatkę, otwierając mocno mostek do przodu. Może się będziesz bujać, tak jak ja. Jeszcze jeden oddech. I wydech luźno. Połóż na chwilę dłonie pod czoło. Niech plecy się przyzwyczają do nowego ułożenia. I wróć dłońmi do dolnych żeber. Dociśnij pępek do kręgosłupa i przechodzimy w tył do pozycji dziecka. Odpychasz się. I teraz stopy i kolana są równolegle. Możesz je zsunąć do siebie. Odłóż pośladki w stronę pięt, czoło na matę i dłonie do tyłu. I rozluźnij się tutaj całkowicie. Czuj, jak plecy się rozluźniają, rozpływają. Barki są ciężkie. Pokieruj oddech w stronę pleców. Poczuj, jak żebra na plecach rozszerzają się z każdym wdechem. Z wydechem ciało się rozluźnia i opada jeszcze bardziej. I jeszcze jeden oddech. I powoli, pomagając sobie dłońmi, usiądź na piętach. Wyciągnij się tutaj do góry przez czubek głowy. I z wdechem jeszcze raz otwieramy klatkę. Wydech, okrągłe plecy. Wdech, mostek do przodu, spójrz do góry. Wydech, dociśnij pępek do kręgosłupa. I jeszcze dwa razy wdech i wydech. Wdech i wydech. Z kolejnym wdechem teraz unieś się na kolana i połóż dłonie na kości krzyżowej. Tak jakbyś chciał wsunąć dłonie w niewidzialne kieszenie. Przejdziemy do pozycji wielbłąda, usztrasany. I teraz najważniejsze to, żeby brzuch tutaj był aktywny i biodra wypchnięte do przodu. Czyli żeby to wygięcie było bardziej w odcinku piersiowym kręgosłupa, a nie lędźwiowym. Czyli zostajesz dłonie, one pomagają ci, podpierają twoje plecy. Podwiń ogon, poczuj, jak dół pleców się wydłuża i unieś mostek do góry. Wdech i wydech, spróbuj się odchylić do tyłu. Znowu wyciągnij się z przodu ciała i wydech do tyłu. I jeszcze raz wdech i wydech. I jeszcze raz wdech. Może dostaniesz z dłońmi do pięt i mocno wypchnij biodra do przodu. I teraz, podkładając dłonie na dół pleców, wejdź do góry. Usiądź na chwilę. Możesz pobujać biodrami na boki. Niech troszeczkę się plecy przyzwyczają. To dosyć intensywna pozycja, ale cudownie otwiera klatkę, jeśli jest dobrze wykonana. Trzymaliście brzuch. Z wydechem sięgnij rękoma w górę. Wydech, prawy łokieć do tyłu. Prawa ręka do tyłu, lewa do przodu. Wdech do góry i na drugą stronę. Wdech do góry, jeszcze raz. I wdech do góry i wydech. I z kolejnym oddechem wróć do środka. Przenieś dłonie przed sobą. Zsuń się na prawo. Wyciągnij nogi do przodu. Jeszcze trochę się poskręcamy. Przyciągnij prawą nogę do klatki i stopę na zewnątrz lewego uda. Po
Wymagając sobie dłońmi, wyciągnij się do góry, długi kręgosłup, lewą, prawą rękę przenieś do tyłu, lewą do góry, wdech i z wydechem lewy łokieć za prawy. I mocno odpychając się od lewego łokcia, skręć się w prawo, spójrz na koniec za siebie. I wróć do środka, wyciągnij prawą nogę i zamieniamy strony. Przyciągasz lewą na zewnątrz, lewa dłoń do tyłu, prawa do góry, długi kręgosłup, wydech, prawy łokieć za lewe kolano i skręcamy się w lewą stronę. I wróć do środka. I obie nogi wyciągnij do przodu. Zrobimy skłon do przodu. Teraz postaraj się wyciągnąć przez czubek głowy. Barki są do tyłu. Poczuj, że klatka jest otwarta. Patrzysz mostkiem do przodu. I teraz pochylając się z bioder, spróbuj dojść jak najdalej z prostymi plecami. I tak, trzymaj się tam, gdzie czujesz, że plecy zaczynają się zaokrąglać. To może będą ręce na piszczelach, a może nawet na udach. Ale poszukaj swojego zakresu. Pamiętaj, żeby go nie przekraczać. I tu, gdzie się zatrzymasz, jeszcze raz się z wydechem wyciągnij i z wydechem albo zatrzymaj, albo pogłębiasz delikatnie. Z każdym wdechem się wydłużasz i wydech, schodzisz niżej. I jeszcze raz wdech i wydech. I kolejny raz wdech i wydech. Teraz gdziekolwiek jesteś, z wydechem powoli pozwól, by plecy się zaokrągliły, głowa opadła w dół. I luźno. Pokieruj oddech tam, gdzie czujesz największe napięcie. I poczuj, jak z wydechem ono się coraz bardziej rozpływa. I powoli unosząc się do góry, podpierając rękoma, usiądź, zsuń się do przodu maty i łapiąc się za uda, powolutku, kręg po kręgu, połóż się na plecach. Przyciągnij kolana do klatki, rozmasuj sobie plecy. Odłóż stopy przy pośladkach na szerokość bioder. Przejdziemy do pozycji półmostka. Dłonie powinny być mniej więcej, stopy powinny leżeć na wyciągnięcie dłoni do opuszków palców. Tył szyi wydłużony i wydłuż dół pleców. Poczuj, że kość krzyżowa wygodnie sobie leży. Wdech do góry, idziemy jak najwyżej. Mocne pośladki, mocno od stóp się odpychasz. Nie pozwalaj, żeby kolana się rozchodziły na boki. I teraz spróbuj zapleść prawe, lewe ramię pod sobą, zaplatając dłonie w koszyczek. I teraz skup się na tym, kiedy biodra są wysoko, żeby mostek wypchnąć w stronę brody, jeszcze mocniej otwierając klatkę. Mocne nogi, cały czas się odpychasz od prawej, lewej stopy, pośladki aktywne. W pozycji półmostka powoli wychodzimy, wyciągając prawe, lewe ramię. Teraz dociśnij mocno pępek do kręgosłupa. Wyobraź sobie, że podwijasz kość ogonową i nie puszczając brzucha, kręg po kręgu, masując sobie jednocześnie plecy, opuszczasz je na dół. Odsuń stopy od pośladków trochę dalej i pobujaj nimi kolanami na prawo. I na lewo. Poczuj, że miednica jest teraz rozluźniona, pośladki są rozluźnione. I głęboki wdech i wydech do brzucha. Przyciągnij jeszcze raz kolana do klatki. Wysuń stopy do góry, kolana na zewnątrz do pozycji szczęśliwego dziecka. Spróbuj złapać się za zewnętrzne krawędzie stóp lub drugim, trzecim palcem dłoni za duży palec u stopy i starasz się wcisnąć kolana po bokach tułowia, dociskając dół pleców na matę. I jeśli masz ochotę, możesz się pokołysać. I głębokie wdechy i wydechy.
Ta pozycja powinna być przyjemna, rozluźniająca. Ja ją bardzo lubię, rozluźnię biodra, dół pleców. I pomału puść stopy, odłóż nogi do przodu, ułóż się do pozycji szawasany, do relaksu. Dół pleców wydłużony, barki daleko od uszu, zamknij oczy. Zrób wdech nosem, zatrzymaj powietrze i wydech ustami. Poczuj, jak ciało zaczyna się rozluźniać, opadać do maty. I powoli pozwól, by oddech stał się bardziej subtelny, cichy, a ciało coraz bardziej i bardziej opadało w stronę maty, rozluźniało się. Poczuj, że skóra twarzy jest rozluźniona, szczęka jest rozluźniona. Myśli teraz pozwól, by przypływały, odpływały, a ty skup się na tym, co się dzieje w twoim wnętrzu. Powoli wróć uwagę do oddechu, do ciała. Przyciągnij kolana do klatki. Pokołysz nimi na boki, otwórz oczy. I przekręcając się na prawy bok, powoli usiądź z przodu maty. Okay. Wyciągnij się przez czubek głowy. Poczuj, że może troszeczkę mocniej możesz otworzyć klatkę, wyciągnąć się. I z wydechem sięgnij rękoma w górę i wydech, dłonie na mostek. Zamknij na chwilę oczy jeszcze raz. I poczuj, jak oddech swobodnie płynie do klatki. Z wydechem rozluźnij barki. Otwórz oczy. Podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Ja również Tobie dziękuję. Namaste. Jeśli podobało Ci się to, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam, zostaw mi lajka, a jeśli chcesz oglądać więcej i być na bieżąco, to proszę subskrybuj mój kanał, klikając w czerwony przycisk poniżej. Do zobaczenia na macie. Namaste.